smakkujaw.pl, śledź w sosie musztardowo-miodowym. Przyrządzimy dzisiaj rewelacyjnego śledzia. Kujawy bywają określane jako kraina mlekiem i miodem płynąca, a zatem przygotujemy dzisiaj śledzia z sosem miodowo-musztardowym. I choć moja babcia powiedziałaby, że to istne fanaberie, ale wiemy przecież, że śledź jest rybą, która świetnie komponuje się zarówno z dodatkami słodkimi, kwaśnymi. Podawany jest także na wytrawnie, czyli z dodatkiem wina. To my go przygotujemy właśnie dzisiaj w takim cudownym, aromatycznym sosie. I choć śledź gościł dawniej tylko na stołach u biednych rodzin, teraz znajduje się na czołowych miejscach w menu renomowanych restauracji. Potrzebować będziemy 5 filetów śledzi. My tutaj mamy śledzie a la Matthias. One moczyły nam się około 2 godzin. Odsączyliśmy i za moment pokroimy je na drobniejsze części. Sos przygotujemy z 2 łyżek majonezu, 1 łyżki musztardy miodowej, 1 łyżki miodu. Dodamy tylko 1 łyżeczkę octu, łyżeczkę cukru, a śledź będziemy podawać z dodatkiem świeżego koperku. Kończymy krojenie śledzi i zaraz zabieramy się do przyrządzenia sosu. Zabieramy się za przyrządzenie naszego pysznego sosu, a zatem 2 solidne łyżki majonezu, 1 dużą łychę musztardy, 1 łyżkę miodu, 1 łyżeczkę octu i wsypujemy łyżeczkę cukru i teraz wszystkie składniki dobrze rozmieszamy, żeby nam się taka tutaj wytworzyła jednolita masa. Już mamy rozmieszane dokładnie wszystkie składniki, spróbujemy. Nasz sos jest już doskonały. Ta porcja wystarczy nam na przygotowany tutaj talerzyk ze śledziami. Kolejną porcję przygotujemy do słoiczka. Proporcje są takie, że na 2 porcje majonezu jest 1 porcja miodu, 1 porcja musztardy, łyżeczka octu i łyżeczka cukru. Siekamy koperek, który wykorzystamy do dekoracji naszych śledzi. Proponujemy śledzie podać w taki oto sposób, a więc mamy wyłożonych już tutaj kilka kawałków. Polewamy sosem. Może jeszcze odrobinę. Tyle już wystarczy. Teraz jeszcze oprószymy świeżo zmielonym pieprzem. O, taka ilość będzie odpowiednia. I przystroimy gałązkami koperku. I jeszcze posypiemy odrobinkę na nasz sos. Ponieważ śledzie są tak pyszne, przygotujemy jeszcze porcję do słoiczka. Wlewamy sos musztardowo-miodowy na dno słoika i teraz wkładamy śledziki. I tak będziemy układać kolejne warstwy. Znowu łyżka sosu. Jeszcze tutaj odrobinkę. I śledzie. I tak
przekładamy, aż zapełnimy cały słoiczek. Ułożyliśmy już ostatnią warstwę śledzi i kładziemy ostatnią warstwę naszego pysznego sosu. Jeszcze tutaj odrobinkę. Nasze śledziki w sosie musztardowo-miodowym mamy już gotowe. Zamykamy słoiczek i chowamy do lodówki. Te śledzie są naprawdę rewelacyjne. Gorąco polecam w zestawieniu z sosem musztardowo-majonezowym. Smakują naprawdę wybornie. Życzę smacznego!